Wydaje mi się, że takim dosyć zauważalnym kierunkiem rozwoju w komunikacji jest odpowiedzialność, transparentność i autentyczność. Są takie rzeczy, które gdzieś w tej komunikacji widać, że firmy chcą pokazać zaangażowanie w tym kierunku. Jest to oczywiście dobry kierunek, bo to widać też, że tego konsumenci oczekują, co dobrze pokazało to, co się dzieje w Rosji na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. No oczywiście to jest dobry kierunek, natomiast jak widzimy, często jest nadużywany w postaci różnego rodzaju washingów, czy purpose washingów, czy green washingów.